Tibur, ty wiesz, jak to wygląda, nie? Co? No, w sensie, jak wygląda Adwentech. Jestem tutaj trzeci raz. Co prawda, powiem ci, tęsknię trochę za schodami, za beznadziejnie zapakowanymi prezentami, no ale poszedłeś w stronę bardziej profesjonalną. Bardzo to doceniam, ładnie to wygląda. Kadru, którego pozazdrościłaby nie jedna rodzina z dziećmi na święta. Ja tu żyję, to jest przecież mój salon, ja tam mam łóżko, śpię tutaj. A, okej. No i nawet teraz, jak będziesz miał koszmary w nocy i się obijesz o ścianę, to ci nic nie stanie, chyba że w lamele trafisz. Wiesz, na jakiej zasadzie były wręczane prezenty w poprzednich odcinkach, nie? Tak, znaczy byłem świadkiem, dawałeś je tu. Tak, Mara, no to daj tu. Oj. Prezent znajduje się po twojej prawej. Okej, dobra, to już mi się nie podoba jakby schemat, który tutaj... Ziemniak, czy to jest to, o czym rozmawialiśmy, jak tu byłem z Martyną? A co jeszcze można sobie masować? Prostatę. Jakie jeszcze masażery można dodać? No może mają na prostatę, jak chciałeś. O. To jest pewien symbol. Czy ty pamiętasz, jaki temat się przewijał? O nie! Pralka, ile to było? 18 kilo wsadu czy 15? Ja ci mówiłem, że to kiedyś zrobię. Czy ty kupiłeś pralkę 18 kilo wsadu? Włącz streama dla Martyny. Połączenie. Ty się miała ze mną przyjechać, ale ziemniak kazał mi wbić na 12 w nocy, tak więc już by jest za późno dla niektórych. No to chodźmy w takim razie. Dokąd idziemy? No zaraz zobaczysz. Otóż dobra, to przechodzimy w takim razie do głównej atrakcji. Wchodź. Chodź, zapraszam. Scena jest twoja. Co? To jest nawet tak zapakowane, jak pamiętam z zeszłych lat, czyli do dupy. Znaczy prawie. Czemu to ma 2 metry? No pomyślałem, że jesteś moim przyjacielem od wielu lat. Wspólnie żeśmy działali, nagrywali od tak długiego czasu, że specjalny prezent powinien być dla takiego specjalnego człowieka jak ty. Ty sobie jaja robisz. Czuję się, jakbym miał mojego własnego klona odpakować teraz, chociaż za wysoki by był. Jak sądzisz, co to może być? Lodówka. Przekonajmy się. Proszę, powiedz mi, że to nie jest masażer prostaty. Nie! Nie! Nie wiedziałem, że lodówki, pralki 18 kg wsadu są takie wielkie. Nie! 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 No ty chyba se jaja ze mnie robisz, człowieku! Nie! Jak ja mam to odpakować? Nie! Co, ja tego do chundy... Nie! Masz pasy transportowe? W zeszłym roku mieliśmy jednego gościa, który doskonale znał się na różnych urządzeniach i opowiedział nam wszystko o tym, co dany sprzęt potrzebuje. Natomiast w tym roku mamy człowieka, który poznał i zgłębił wszelkie tajemnice lodówek. Chyba mać. To chyba si jaja ze mnie robisz. Wiesz, co ja myślałem, że dostanę? Taką lampę. Ale lodówkę! Otóż tak, a historię, dlaczego się nam to poprzesuwało, bo mieliśmy parę dni temu wspólnie nagrywać, opowiem później, bo też jest ciekawa. Opowiadaj teraz! Byłem w Gliwicach przed chwilą. Mateusz nie pojechał po lodówkę swoim samochodem dzisiaj do magazynu. Wiedziałem, że ktoś mnie robi. Martyna się mnie pytała o link do lodówki. Tivur się wielokrotnie chwalił na swoim social media, że przenosi się w nowe miejsce, które urządza. I wspólnie, razem z Martyną, postanowiliśmy sprawdzić, jaka lodówka jest w projekcie Tivura. Lodówka jechała z Warszawy do Łodzi, przesuwała nam cały czas... Na jutro mam dostać twoją, tą dzisiaj kupiłem drugą. Adwentek to jest seria codzienna. Tutaj trzeba takie rzeczy robić. Jedną rzecz chciałem wyjątkowo podkreślić. Otóż chcieliśmy z dnia na dzień ogarnąć przesyłkę, więc skorzystaliśmy z zewnętrznej firmy spedycyjnej. Przesyłka nie dojechała dzisiaj do oddziału, który jest odpowiedzialny za realizację dostawy do Krakowa. A to w takim razie, czy ja mogę podjechać do Łodzi i odebrać tą przesyłkę na własną rękę? Bo szczerze powiem, że czas na mnie. Która okazało się, że zawiniła po całości, więc musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i jechać po lodówkę w nocy. Czym ty to przywiozłeś? Janusz, bardzo dziękuję ci za pomoc w transporcie. Jakub i Łukasz, dziękuję wam za pomoc w przenoszeniu tego 112-kilogramowego gadżetu gamingowego. W 3 osoby daliśmy radę, w 4 w sumie. Nie spodziewałem się tego za żadne skarby, absolutnie. Jakim cudem nie zobaczyłem tego pudła, jak tam chodziłem? Stary, wiesz, jak ja się obstrałem, jak daj te światła wszystkim przodów, ja tego wychodzisz z piwnicy, mówię, no co tam? Ja wchodzę, ziemniak od razu, idziemy na dół, bo nagrywam inny film, muszę zobaczyć twoją reakcję, dawaj. Odpakujmy ją i zobaczmy, jakie ma możliwości. Ziemniak, ty synu. W życiu bym nie pomyślał. Jezus Maria. Ty się o transport nie martw, tylko zostawmy wszystkie wypełnienia, podpiszmy je i lodówka dojedzie cała. Dobra, ja. Najpierw rozcinamy, otwieramy. Nie zapomnij o folii. Wiesz co, ziemniak, po 12 godzinach, które spędziłem ostatnio próbując doprowadzić system do stabilności, ten, o którym ci mówiłem, naprawdę nie chcę już nic więcej słyszeć na temat folii.
W życiu tak zajebistej lodówki nie miałem. Jaki to jest w ogóle awans? Co było na pierwszym adwentechu prezentem? Na pierwszym była ta ładowarka do iPhone'a oraz ten powerbank aplowski. Potem dla kota, tak, dokładnie. No, pomyślałem, co może być w tym roku? Wiesz, co pomyślałem, może jakaś lampa, bo może coś takiego, na przykład jak stoi tam, z takim fajnym kontrolerem, dużo światła daje. Nie, lodówka! Ta, ziemniak, jaki jest challenge? Opowiedzieć o feature'ach lodówki? Czy... przewieźć ją Hondą. Aha, no dobra, słuchaj. Ile ona waży? 110 kilo mówiłeś? Coś takiego? 112. To też jest fajny symbol, bo pamiętam jedną imprezę, na której piliśmy soki po to, żeby moja waga, bo byłem w gorszej formie, dobiła do numeru telefonu, z czego wiele osób się śmiało. W końcu miałem swój 112. Aha, ażech mnie kopło. Aha. Wiesz, że ja kiedyś dla Beki w 2013 albo 2014 roku zrobiłem opening żelazka? Kupiłem sobie żelazko i nagrałem w pełny opening, ale dla Beki robiłem go na poważnie. Że o, tu mamy feature, taki tutaj parą, możemy tutaj nalać wodę. I tłumaczyłem wszystko, nie? Gładka powierzchnia, dobrze sunie po materiałach, temperatura do bawełny. Tak mnie zjechali w komentarzach, że się sprzedałem i żelazko reklamuję. I ja myślę, ja... jak do tego doszło? Ja sobie chciałem robić, że żelazko opisuje. Ale wtedy to jeszcze, wiesz, jakakolwiek współpraca reklamowa to było, sprzedałeś się! A jaka tu jest faktura? No powiem tak, myślałem, że szczotkowany design lodówki będzie miał szczotkowany feeling. Ale to jest płaskie, kompletnie. Znaczy, to nie jest minus, nawet może lepiej, łatwiej to będzie czyścić. Śmialiśmy się ostatnio, że moglibyśmy założyć podcast budowlany, gdzie byśmy opowiadali o tematach, które dotyczą 30-latków. Dziś rozpoczynamy odcinek z kolejnej serii, którą otwieramy, akcesoria gospodarstwa domowego. Wiesz, jak się zajarałem, jak znalazłem piekarnik z pyrolizą? Odkąd tylko ty dostałeś tą lodówkę, to ci zazdrościłem. Wszelkie lodówki, inne akcesoria gospodarstwa lodowego. Gospodarstwo lodowe! Są dostępne w sklepie Komputronik. Link znajduje się na dole w opisie. Sprawdźcie, zobaczcie i spróbujcie znaleźć ten model, bo nazwy i modele lodówek to jest zupełnie... szaleństwo. Absolutne. RS67A8811B1. Rozszyfrujcie to sobie, co to oznacza dokładnie. Ale lodówki potrafią mieć kompletnie inną nazwę, a potem sprawdzasz, okazuje się, że to jest dokładnie ta sama lodówka, tylko że ma inny kolor. Odkąd tylko zobaczyłem u ciebie tą LG, gdzie sobie możesz zapukać do niej i zobaczyć, co się w środku znajduje, pomyślałem, to fajny bajer. Ale kiedy przyszło co do czego, żebym ja rozważał zakup dla siebie, stwierdziłem kompletnie zbędne. Jedyne, co chciałem, to dwoje drzwi, żeby było dużo miejsca, bo my zawsze mamy zajebiście dużo rzeczy. Nawet Martyna teraz chyba 20-litrowy garnek kupi. Bo na pewno chciałem kostkarkę z podłączem do wody, bo jednak kostki lodu lubię, robienie kostek, czekanie, to jest straszna męczarnia. To były moje główne wymagania tak naprawdę. Samsungi, dowiedziałem się, mają jedne z najlepszych lodówek, przynajmniej ludzie, którzy na Instagramie mi odpisywali, tak dali znać. O, jest chłodno trochę w środku, chyba od tego transportu. Nie, no stała w magazynie. No, to mogła stać w magazynie. Technologia EasyMax pozwala wam... Po pierwsze, najpierw się zastanawialiśmy, czy dwudrzwiowa, czy tak zwany French, bo jeszcze są French'e, tak, gdzie zamrażalnik to jest taka szuflada, a tu masz dwoje drzwi do zwykłej lodówki. A potem wpadłem do rodziców, zobaczyłem, że te półki są zajebiście głębokie, nawet w takich dwudrzwiowych lodówkach, gdzie z lewej jest zamrażalnik, a my dużo rzeczy mrozimy, że będzie git. I EasyMax. Czekaj, no chciałem powiedzieć o tym, bo ja się zdziwiłem, ja mam ogromną lodówkę, ale moje ścianki są mega grube przez to. Natomiast w tym przypadku, jak się przyjrzycie, to zobaczcie, wydawać by się mogło, że to jest wąska lodówka, a tu jest naprawdę dużo miejsca w środku. W sensie ten warstwa izolacji nie zajmuje tak dużo miejsca, no stary pa. Znaczy tak, no im dalej w las, lodówki za bardzo się nie zwiększają, te dwudrzwiowe, ale pojemność się zwiększa. To jest w ogóle bajer, wydaje mi się, zbędny w Polsce, albo przynajmniej chyba w Unii. W Ameryce trzeba jajka trzymać w lodówce, bo tam zmywają z nich jakąś ochronną warstwę, która te jajka chroni. Ale spoko, że jest. Kontynuując, dużo miejsca, światło u góry, tutaj panel sterowania, w tej chwili niedostępny, bo nie będziemy jej podłączać. Ciekawostka, mamy lodówkę tu, mamy zamrażalnik w tym miejscu. Potrzebujesz więcej lodówki, to może stać się lodówką. Nie wiem, czy możesz mieć dwa zamrażalniki. Chyba nie, ale tu musiałbym przeczytać dokładnie instrukcję. I wtedy z jednej masz na przykład miejsce na napoje, bo masz cieplejsze je trochę, a tam masz na przykład 4 stopnie. Nie wiem, czy możesz sobie ustawić prawo, lewo, osobną temperaturę. Bo te lodówki spośród tych, które wybrałem, głównie różniły się jedną trochę, nie wiem, czy pierdołą, czy nie pierdołą. Tutaj tego widzę nie ma. Niektóre te droższe modele w tym miejscu mają metalową płytę, która ma w jakiś sposób bardziej trzymać ten chłód, co sprawia, że jak otwierasz często drzwi, to ten chłód nie zd***ca z tej lodówki. No ale bądźmy szczerzy, to są rzeczy, za które trzeba dopłacać tysiące złotych nieraz, a przy długofalowym użytkowaniu nie będzie miało to aż takiego znaczenia. Tibur, no? Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady. Ciekawe jestem, czy to jest taki zdrowy rozsądek, czy jakiś faktyczny przypadek, wydarzenie z przeszłości sprawiło, że dokładnie to umieścili w tej instrukcji. Ja myślę, że to jest po prostu zabezpieczenie się prawne, bo jak ktoś ci powie, że herbata gorąca jest gorąca i się oparzysz, to znaczy, że nie uważałeś. Słyszałeś historię o kobiecie, która się oparzyła kawą, czy tam herbatą w fast foodzie, bo nikt jej nie poinformował, że jest gorąca? Ktoś tam sobie wymyślił,
wymyślił, że nie wiedział, że herbata jest gorąca, się oparzył i muszą teraz dla debili pisać, że herbata jest gorąca, bo wiadomo, że herbata jest gorąca. Wiesz, jaki jest prawdziwy, normalnie tok tej sprawy? Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady, ale nic nie ma do dorosłych. A zmieścisz się do szuflady? Do lodówki tak, ale do szuflady no, nie bardzo. Kobieta oparzyła się, ale tak naprawdę ta herbata miała ekstremalnie dużo stopni i ona potem poparzeń trzeciego stopnia doznała i pozwała ten fast food. I dlatego to piszą. Więc kto wie, może faktycznie ktoś zamknął dziecko w lodówce i dlatego to jest z tej instrukcji. Teoretycznie, jak chciałbyś więcej miejsca w takiej lodówce, to możesz pozbyć się kostkarki i zastąpić to miejsce w jakiś sposób półką. Ja u siebie mam na przykład zapasową półkę. Też, żeby zapełnić tutaj wodą, jak nie masz stałego przyłącza, to też się to rozmontowuje. I był kiedyś taki mem, że ktoś podkładał na przykład kubek i wypadały mu parówki z takiej lodówki. To tutaj jest taki plasticzek, który się otwiera, jak lód tam wpada. Tam można wsadzić parówkę i ją przerzucić. Tylko nie chcę, żeby ci lód śmierdził parówkami. A skoro to jest lodówka dla ciebie, to mam dla ciebie zadanie. A zamontować to, świetnie! To jest instrukcja. I to wystarczy, widzisz, złóż, ale w odwrotny sposób niż się ją demontuje. Tu idzie tak. Naturalny talent lodówkowy. Druga jednak strona, której się teraz przyjrzymy, to już jest sama kostkarka. I jeżeli zdejmiemy sobie tasiemkę, żeby zobaczyć, możemy wybrać wodę i wtedy jak wciśniemy guziczek, to z siurka będzie nam lecieć zimna woda. Jeżeli wybierzemy sobie, żeby ice był minecraftowy, to wtedy nam będą lecieć kostki. Natomiast jak wybierzemy crushed ice, to poleci nam lód. Jedna ciekawa rzecz, którą mają teraz nowoczesne lodówki, są różnorakie tryby. Ja już mówiłem wcześniej, że obie części mogą być lodówkami, ale jest uwaga, tryb wakacyjny. Nie rozumiem, dlaczego ktoś na wakacje miałby to robić, ale możesz wyłączyć kompletnie tą stronę, a zostawić tylko zamrażalnik. Ale możesz mieć dwie chłodziarki, możesz mieć obydwie połówki wyłączone. I nie wiem, czy ta lodówka ma ten feature, chyba nie. Ale te lodówki Samsunga mają opcję szybkiego schłodzenia komory lodówki poprzez, uwaga, nawianie powietrza z zamrażalnika. Jak włożysz coś świeżego, co ledwo kupiłeś i chcesz to szybko schłodzić, to klikasz jakiegoś super freeza, czy tam super coola i po prostu wpierdziela ci trochę zamrożonego powietrza z zamrażalnika, pewnie tym samym systemem, który wentyluje, żeby był no frost, bo to jest absolutna konieczność. Nie zliczę, ile razy nie domknąłem drzwiczek i musieliśmy potem skrobać dłutem na dupać albo podkładać ręczniki. Kiedyś lodówki miały pełno śniegu w środku i można było robić śnieżki. Jestem absolutnie oczarowany pojemnością tej lodówki, szczególnie, że jeszcze mamy jedną tam już na miejscu po poprzednich właścicielach, jeszcze jakaś zamrażarka, więc będzie tego przechowywania masa. Te szuflady pewnie mają swoją dedykowaną rolę. I jak zajebiście szeroko się te drzwi otwierają. Będę musiał dokładnie pomiary tej lodówki wziąć, żeby dopracować projekt kuchni, żeby tam wszystko się ładnie zmieściło, było wyjechane. No i co? No i dostajemy od razu filterek, proszę Państwa, do wody oraz rureczki do podłączenia. Nie wiem, czy popełniam błąd, czy nie. Ludzie mi różne rzeczy pisali. Nie bierz podłącza stałego, lepiej dolewać, wymieniać filtry, będzie git. Stwierdziłem, kij z tym, podłącz stały, nowa technologia. Większość lodówek teraz takich dwudrzwiowych ma podłącz stały i myślę, że będę zadowolony. Filtr chyba 3785 litrów wody przefiltruje. I to jest ta mała drobna rzecz, o której ja chciałem wspomnieć jako praktyczny pan Piotr. Otóż jak lodówka jest tutaj na płasko, to jej na płasko nie złapiemy bezpośrednio na przykład do ściany. Ona musi być trochę odsunięta albo ściana musi się kończyć, jak się kończy lodówka, bo jak otwieramy te drzwiczki, to widzicie, jak one zaczynają wystawać. I chodzi o to, żeby ściana czy zabudowa była dotąd. Chciałem tylko tak woli ścisłości. Wiesz, co jest fajne w tej lodówce? Że jest po prostu ładna. Very clean. Ekran, który by tutaj był, mam wrażenie, psułby tylko widok, bo byłby nagle taką taflą szkła, która by pokazywała nie wiadomo co. Jeszcze zostało zasadzić drzewo, a zdjęcia bąbelków? Zasadziłem już drzewo. No to tylko bąbelki, masz tu miejsce na zdjęcia. No i popatrzcie. Zanim przejdziemy do zakończenia tego filmu, dziękuję ci prześlicznie za ten projekt. Jest niesamowity i naprawdę nie spodziewałem się, że mój przyjaciel obdarzy mnie tak potężnym prezentem. Gargantuicznym. Gargantuicznym, maczugistycznym prezentem, który tak bardzo jeszcze wspomoże design mojego przyszłego miejsca zamieszkania, szczególnie, że to nie koniec naszych wspólnych prac nad przyszłą chatą, bo studio też będzie musiało dostać jakiś mały remodeling. Dobrze, żeby odstała chwilę, zanim ją włączymy, więc nie włączamy, żeby nie było problemów, nie mamy otwartej w pełni wentylacji od spodu, dlatego też nie włączamy jej w tym momencie. Natomiast Tivur obiecał, że jak będzie zrobić unboxing studia do tego, gdzie będzie mieszkać, to tam pokażę wam dokładnie, jak taka lodówka działa, jak będzie zapełniona, będzie bogata przede wszystkim. I kanał Tivolta, kanał Mój, dwa inne filmy. Jutro widzimy się, mam nadzieję, że o 16 wzwyż, ale przed północą. Mam nadzieję. Życzę innym gościom, żeby nie byli przesuwani ich nagrania przez 10 dni do przodu, cały czas zmieniając godziny. Będą oszukiwani.